bierz garnitur, wyczyść buty. Kolejny się zaczyna bankiet. Może po plecach cię poklepią, może sternika buchniesz w mankiet. Jeden na tysiąc tyś wybrany, idziesz na bal ze wspólnej kiesy. Śpi zmordowana pracą załoga, wy oblewacie wciąż sukcesy. Bo gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała. Bo gdy Titanic tonął, to też był pełny szwan. Dowódca miał do końca koszulę śnieżno-białą, a para szła za parą w tam. I znowu święto, znowu wstęgi, piękne fasady podparte kijem. Lśnią kandelabry, dzwonią kielichy, są pewne straty, ale my żyjem. My idziemy naprzód, my wciąż w natarciu, kłopotów żadnych nie ma już. Wlewa się woda, lecz krzyki majtków skutecznie głuszy orkiestry tuż. Bo gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała. Bo gdy Titanic tonął, to też był pełny szwan. Dowódca miał do końca koszulę śnieżno-białą, a para szła za parą w tan. Szklanki zsuwają się ze stołu, statek przechyla się na bok. Na kapitańskim mostku panika, ster się powoli wymyka z rąk. Dzwonnik co dzwonić miał na trwogę, matołastami ręce zajęte. Pasażerowie uparcie tańczą, nie wiedzą co się dzieje z okrętem. Bo gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała. Bo gdy Titanic tonął, to też był pełny szwan. Dowódca miał do końca koszulę śnieżno-białą, a para szła za parą w tam. Posiedzenie w trybie nagłym. Wierzgali, ale teraz zdaje się zaczną kopać. No to może ze sceny. Co?
Nie. Jedź, jedź. Ja doskoczę wieczorem. To pa. Pa. Przyjdzie, przyjdzie, spokojnie, spróbowałby nie przyjść. Pewnie dziewucha mu się spuściła. Hej, popa, znacie ją? Nie. Ciekawe, co to za cudo. Kursy wieczorowe i kłopoty gotowe. Chyba to jest pierwsza klasa, widziałem lufa. O, jak taka klasa, to tutaj upilnuje, jak w sołdanach będzie. No, spokojnie, stara. Upilnujemy, upilnujemy ją też. No co, Milka, dzieje ci się krzywda. Nic nie jeździło, dosłownie nic. Złapałam jakąś furgonetkę. Przecież od rana było wiadomo. Ja wyszedłem półtorej godziny wcześniej. Już myślałem, że tylko kumple będą mnie żegnali. No dobrze już. Zakary trochę cię postraszę. Chodź. Dzisiaj prezentujemy panią suknię o charakterze wieczorowym. Suknię na specjalne okazje. Już sobie wyobrażam, jak zajeżdżasz maluchem przed komitet. Uspokój się do cholery. Nie mają dziś żadnego wolnego wozu, a poza tym wiesz, że matka umie prowadzić tylko tamten. Nie mam czasu, daj kluczyki. Niech ci wytrzęsie dupę, ten Mercedes klasy robotniczej. Powtórz to. Od wszelkich powtórek to ty jesteś. Gówniarz. Umiesz się tylko wygłupiać. Gdyby nie ja, zasuwałbyś w fabryce, poznałbyś, czym jest praca. A z czyjej pracy ty żyjesz? Ja przynajmniej jeszcze mam jakiś odwrót, ale ty... Ach, uspokójcie się. Darek, musisz nawet dzisiaj ojca denerwować? Stasiu, proszę cię. Przestań! Darek, kupi ci ojciec. Kupi. Tak, kupi. Oglądają państwo suknię wieczorową. Wieczorowe z tkanin naturalnych z jedwabiu milanowych. Suknia spodnią na wzorach greckich, suto przymarszczana z odciętym karczkiem, na ramionach z tyłu zapinana na ekspres. Druga suknia to wydarzenie naszego sezonu. Nosi nazwę Motyl. Na luź, tylko wy się naprawdę uczcie. Ostatnim razem wiesz, co było. Wiem, wiem. No. Wygląda na to, że teraz te egzaminy nie przejdą już tak lekko. Trzeba a, właśnie. Uczyć. Przyrzekam ci, będziemy się uczyć, może się nawet nie jednego nauczymy. Ty, kiedy ty wreszcie spoważniejesz, co? Za dużo jest powagi w tym domu. Przestań, Darek, przestań. Barek tym razem zamknięty. Ach, tak. Więc uważasz, że twój syn nie może swoich przyjaciół poczęstować kieliszkiem koniaku, tak? Darek, wiesz, co było ostatnim razem. Trudno. Zaproszę ich do zacisza. Masz. Tylko pamiętaj, ucz się, Darek, ucz się. Ojciec nie będzie ci zawsze wszystkiego załatwił. No i mamo. Pa, Darek, trzymaj. Zjeżdżaj! Thank you.
Ludzie już wywoli, co się dzieje. Niedługo dojdzie do tego, że on zacznie jeździć autobusami. To tak jakby Bóg opuścił katedrę i zamieszkał przy drożnej kapliczce. Jest kolej, że szybciej, bo muszę się czegoś napić, no. O, Maciej. Macie materiał socjologiczny. Hej, stańmy, porozmawiajmy. Uprzedzałem, ostrzegałem wszystkich, tylko władzy naszej kochanej broń Bóg nawet słowem tknąć. A wy co? Napraszał się, no. Ja. Chyba nie idzie, nie było wyjścia. No i za ile to było? No, a było trochę właśnie. Futerka, tranzystorki, telewizorek kolorowy, Japoniec. Ale i tak musieliśmy wszystko w cholerę rzucić. Rozpoznali was? Takiego. No. A mu śpi, no co jest, kurczę? Sam będę robił? Jak się obudzi, nawet browaru nie daj powąchać. Znam skurwiela. Stary zacząć coś innego produkować. Żygać się chce. Paluszki. Tylko palce lizać. Twój stary jak trzeba, to i dupę liże. Królu pić! Królu pieprzyć!
macie dzieci, może by najpierw ją wykąpać, co? Otóż to. No to kopmy ją. Kopmy ją. Wykąpmy ją. Słuchajcie, to może być nawet jak chrzest. No, przecież to poganka. Nieświadoma dotąd żyje w grzechu. A ty będziesz jak ten Jan Chrzciciel, co? No to, Zbyszek, na każdego przychodzi jego pora, jak to się mówi, ojczyzna wzywa. No i trzeba... Ale na wie, ojczyzna wzywa. To spokój się. No stary, no po cholerę tak z grubej rury ojczyzna wzywa. No co ty, wojna czy jak? Przestań, no. Zaraz, no słuchaj się, no przecież... Zaraz, cicho. Zbyszek musi odwalić swoje i cześć, no. O co chodzi? No. Ale czekajcie, on nawet nieźle kombinuje, no, naprawdę. Przestań, no. No co nawijasz? Ja nawijam? No stary, teraz wiesz, jak mam teraz czasy. Czasy nawijają, stary, nie my. Wiesz, co będzie jutro? Nie wiesz. A co wisi w powietrzu w ogóle? Też nie wiesz. Słuchaj, słyszałeś o 56? A o 70? No więc? No i co? Co ci się w tej mózgownicy pieprzy? Że, myślisz, że co? Że jakby co do czego doszło, to co? To Zbyszek by do nas wygarnął, tak? Zbyszek, no powiedz, no. No co, no wygarnąłbyś od takiego, wiesz? No ale... Po co pytasz? Przecież wiesz. Zdrowie. Chłopaki, ja zawsze z wami, chłopaki. Dziewczyny zawsze z tobą. No pewnie. Ty, nie wykorzystuj okazji. Ty, słuchaj, ty jesteś dziewczyna Zbyszka i wiesz, my cię nie damy tknąć. Na celowniku będziesz. Jak w klasztorze. Tak jest, nie śmiej się. No Zbyszek, uszy do góry. Załatwić we własnym zakresie. Ale ty ich żądania zlekceważyłeś. Ja? Zlekceważyłem? Ja? Nie zapalaj się, spokój. Wszystko jest do opanowania, gdybyś wtedy tę jedyną sprawę... Co ty chcesz mnie wrobić? W co? Konsultowałem się z wami i co? Nie, mój drogi, kozłów ofiarnych to szukaj sobie gdzie indziej. Staszek, mogę ci niejedno przypomnieć. Nawzajem, nie strasz mnie. Ja też przeszedłem kilka etapów zastrachu i szczyzny. Zapewniam cię, że teraz będziemy odpowiadać razem. Jesteś pewien? Stareńki, jedziemy na tym samym wózku. Ja też mam coś do powiedzenia na twój temat. Trzymam to na razie w rezerwie. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Żebyś się nie przeliczył. Józek wkrótce podskoczy wyżej. A ty wiesz równie dobrze jak ja, że ja bardziej mogę na niego liczyć niż ty. Nawet anioły biorą teraz za dupę. No nie wszystkich, tylko zmęczonych. Po co zaprosiliście tutaj Wygrodzkiego? On mnie najwięcej rozrabia. Właśnie o to chodzi, ty durniu. Duszno, panie Edziu, tylko patrzeć jak lubię. Nie rozpiszy w kibli mater ten cały jubel. Ja już bym dawno zamknął pałacyk. No ale powiedziano, żeby naród straszyć do 10, to nie ma rady. Niechby grom z jasnego nieba, trzeba straszyć do 10. A, słyszałeś pan, co się na mieście wyrabia? Nie pierwszy raz, panie Kozłowski. Nie pierwszy i nie ostatni. Karuzela, kurwa, jedno macie. Przeżyliśmy tyle, przeżyjemy i to. Przyschnie, przyklepie się. Zresztą to nie nasz kłopot, żeby znowuż było cacy. Jak dotąd to nie. A co pan tam dzisiaj masz? Zwyczajne. No gdzie pan żyjesz, panie Edziu? Po ile? Dogadamy się, panie Edziu. Za Gomułki była po 26. No, zgadza się. Ale teraz mamy Edzia, panie Edziu. 200 i salsik. No. No dobra. Chodź pan. A, to nieszczyt
pan za bardzo, bo mi się taka jedna skarżyła, że tutaj są zboczeńcy. Panie. Ty, siostrzku, może ja się też przecież lubisz? Lubisz tam łazience, ta woda, bo nie dwa tygodnie. Ciebie chrzczę. A co ten facet mówił dalej? Hej! Wierzący, niewierzący, ja na pomoc! A niech was cholera dziadki! Mnie, was, nas wszystkich! Nic, nic, panie Edziu, spokojnie. Mów się wyśpij i na wieczór będzie taki, że nie ma to tamto. Tak, można tylko spać, spać i spać. Bo wtedy się nie myśli, nie? Tylko, że właśnie wtedy każda zadra człowiekowi wyłazi spod skóry. Panie Edziu, dumał, nie dumał, carom nie budziesz. Myśliciele dawno poszli w odstawkę. No i co nam zostało? Myśleć tylko o sobie, tak? A ja? Tylko to. Czy kto inny to zrobił? Nie. Trzpiot. No. Czy ty wiesz, że ja mam krzyż Grunwaldu trzeciej klasy? No i co? No i co to jest, panie Edziu? No co z tego? A no nic. Karuzela, kurwa. Ej, żebym ja miał teraz tamte swoje młode lata. Nie dałbym się tak udupić. Co pan narzeka, panie Edziu? Interes się kręci, nie? Kręci się, kręci. Tylko, że ja nie o tym marzyłem. A o czym? Klasa robotnicza ma jak każda klasa społeczna i ciemne strony swej egzystencji. Bezbłędnie reagując swym instynktem na stan zagrożenia wartości elementarnych, czasem w swych reakcjach przekracza próg dzielący działania w koniecznej obronie od bezbłędnej żywiołowej akcji. Tworzenie egalitarnego społeczeństwa to proces. Możemy go przyspieszyć o tyle, o ile przyspieszymy proces tworzenia dóbr materialnych. Albowiem komunizm... Amen. Albowiem komunizm jako forma organizacji społeczeństwa
może być tylko konsekwencją obfitości dóbr, a nie równego podziału nędzy! Myślałam, że chociaż u was słychać wolną Europę tak jak pierwszą Warszawę. A co chcesz usłyszeć? No, powiem ci, nie trzeba łapać Monachium. A w czasie pobytu naszych tatulków tutaj toczą się tak serdeczne rozmowy, że nawet nie trzeba podsłuchiwać, mówią tak głośno. Szanuj rodziciela swego i partię jego. Co mu chłopcy Mikołaja, swojego tatusia? Co mu? Mamy pokaźne osiągnięcia, które są wynikiem władzy ludowej. Inne jest dziś nasze miasto, okolice, wsie. Możemy poszczycić się zmodernizowanymi fabrykami i nowoczesnymi osiedlami, instytucjami kulturalnymi i naukowymi. Nikt nie może kwestionować naszych osiągnięć minionego 35-lecia. Są one bezsprzeczne i niezaprzeczalne. Panie Dziu, może byśmy się w imberku napili? Nie, Piotr. W takie dni jak dzisiaj, to trzeba być trzeźwym. Co, pan myśli, że coś z tego będzie? Może nie. A może będzie. Zwinął najbardziej krzyczący hipoptoka. Najlepiej to klina klinem. Że ja? Tamta robota wam nie wyszła, to tak sobie właśnie kombinuję, że może by klina klinem. Tu obok jest parę pięknych domków, a jeden jest nawet bardzo piękny. Tak sądząc po basenie. Dzisiaj jest sobota. No przecież taki człowiek pracy, jak ma taki domeczek, to na pewno ma też i jakąś chałupinkę gdzieś nad wodą. No to na pewno zostaną na niedzielę. Nie, no za dużo gliniarzy tej dzielnicy pilnuje. Ale nie dziś, Trzpiot. Dziś mają co innego do roboty. Fak. Panie Edziu! Pan to ma łeb! Sama mądrość przez pana przemawia. Tam ci przynajmniej trochę mniej się nudzą. No i co, królu? Królu? A my co? Otóż to nie sprawdzasz się, Dareczku, jako gospodarz. Hej. Dajcie się chociaż czegoś napić. Jak było? Ślinić tylko się umie. Sprinter. Mamę znalazłam. Słuchajcie, towarzysze. Jak jechaliśmy tutaj, spotkaliśmy te ferajne w strzelnicy. Pamiętacie, co wtedy powiedziała Nielka? Materiał socjologiczny. No to na co czekamy? Uczmy się na żywcu. Sprowadźmy tu takiego jednego osobnika. Może być prawdziwe seminarium. Pomyśl, typowy okaz ambitnej klasy robotniczej. Awangardy postępu. Dobra, towarzysze, ale sam pomysł to jeszcze nie wszystko. Problem w tym, jak go wykonać, nie? To należy do gospodarza. Proszę.
1000 wystarczy? To za dużo. Za 1000 to taki robot musi zapieprzać w fabryce dobry tydzień. Mówił mi, że... Nie wygłupiaj się, ja wam go przyprowadzę. Proszę, proszę. A może nie jego, tylko ją i może po drodze jeszcze jej zrobisz dobrze? Ty suko. Szanowni towarzysze, udowodniliśmy naszemu miastu, że milicjanci nie zalamują rąk. Że nie czekają założonymi rękami na odgórne dyrektywy. Ostatnio zorganizowaliśmy... Przesunięto w kolejności na trochę później. Uznano, że tak będzie lepiej. No, zatem muszę teraz. Później to nie będzie miało sensu. Solidarnie przetrzepaliśmy nach klub. Daliśmy się we znaki córom Koryntu. Supermeni spod znaku kastetu nagle stracili reżim. Udowodniliśmy, że władza nie jest bezsilna. Że oddolne inicjatywy milicji są w stanie zabezpieczyć lat i porządek mieście. Cię poczuł. Wstawaj. Jest mała robota do zrobienia. Jedz. Trzeba, żebyś się dobrze poczuł. Rozumiesz, taka robotka dla przedszkolaków, no. Pan Edziu zaraz nam powie, co i jak. Spałem. I cały czas coś mnie uwierało. A to tak. Cholera. Daj. Przechowam ci to draństwo. A gówno. No ale mówię ci, muł, to będzie jak... Jak ręczna robótka dla przedszkolaków. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Imię, nazwisko? Imię, ojca, data urodzenia? Nie. To kto będę, pytają. Zuziu, nie jesteś na komendzie. Jak mieszkacie? 10 w jednej izbie, tak? Słuchaj, siostra pewnie miała gruźlicę, młodszy brat Hajne Medyny, a ty musiałeś przerwać szkołę i iść do pracy. Nie tak. Zadam ci kilka pytań. Czy jesteś zadowolony z tego, że żyjesz? Czy jesteś zadowolony z tego, gdzie żyjesz i jak żyjesz? Czy mógłbyś coś na to wszystko poradzić sam? Bez oparcia o instytucje, organizacje, sam, rozumiesz? Słuchajcie, on chyba musi się czegoś napić. A daj spokój, opił się jabłkiem po dziurki w nosie i fiuta w spodniach. Fiuta w spodniach. Wielki teraz jesteś geroj, co? Kozaczenko. Słuchajcie, ja muszę do klopa. Wziąłem chłoptasia, jak się chciał odpryskać, nie zdążył. Ale gdzie siedzisz na podłogę, na ścianę? No, pokaż dzidziusiu ptaszka. Jak już złapię, to nie puszczę. Łepek mu ukręcę. No, to ja zważę. Biorę! Wszystko mi jedno i tak nic nie widać. Julka, zabrał na żarówę. Czy ja serce mogę złamać? Słuchajcie, może mu się coś stało. Nic mu nie jest, po prostu ma... Stary, no. Długi sik! Co to mam się stać? Niby po czym, zobacz ile jeszcze wina. Kowboj go zaraz przyprowadzi. Wiesz, jest dobry. A może za słaby? No wyłeś, no. Na pewno nową niespodziankę nawija. Wiesz, spróbuj, to jest dobre. Tak. A ja go... Że klasa robotnicza odwróci się od swej partii. Mylą się. Naszym obecnym zadaniem jest
ze spalanie jedności partii. Umocnienie jej więzi z każdą robotnicą, z każdym robotnikiem, z każdym człowiekiem pracy. A więc pracujesz i co z tego masz? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. W poniedziałek idę do woja, potem zobaczymy. No widzisz go, obrońca ojczyzny. Towarzysze, służba wojskowa jest zaszczytnym obowiązkiem każdego. Ja wiem, kim on będzie. Wiem, kim on będzie. Będzie siedzieć w żelaznym pudle i... Ale uważaj, kto nie posiada! Osiągnięcia naszego budownictwa to należy ocalić dla przyszłych pokoleń. Pani! Takich jak my to on będzie bronił, a nie pakował nas. Skurwysyny takich jak wy tam. Widzicie, on nie ma zamiaru bronić zdobyczy socjalizmu. Tak między Bogiem a prawdą to za wesoło nie jest. Żarty żartami, ale coś się szykuje. No, nawet do ciebie to dotarło. Było nie było, ty masz zawsze wiadomości z pierwszej ręki. Ty to się niby od służącej dowiadujesz, co? No już dobra, dajcie spokój, napijmy się, macie się czym przejmować. Rozejdzie się, nie? Rozejdzie się? Obrońca ojczyzny. Czego wy właściwie ode mnie chcecie? My tylko chcemy przez ciebie coś wyjaśnić. A ty nam nie chcesz pomóc. Nie odpowiadasz na najprostsze pytania. No mów, powiedz prawdę, jak żyjesz? W jakich warunkach pracujesz, zdychasz, czy nie zdychasz? Kto ci dał w kość? Co myślisz o swoim dyrektorze, o towarzyszach wyżej? Kogo byś zmienił? Co byś zmienił? Czy należysz do partii ZMS-u? Wszystko, wszystko! Odpierdolżesz ty się! Ja niech gdzieś zniknęła. Wiem, gdzie jest. Była, że mała ochotę na kilka do pola. Kiedyś, jak byłem młody, to mogliby ze mnie ludzie. Walczyłem, miałem jakieś plany. Nie trzeba się było im poddawać, ale przychodzili do domu takich jak ja, zabierali. Kiedyś kazali mi 24 godziny siedzieć w kucki. Co, nie wierzysz? Ty, trzpioty, jeszcze jesteś młody. Ty nic nie wiesz, niczego nie widziałeś, do ciebie jeszcze nie strzelali. A po plecach głaskali cię kiedy? Nie? A o! Widzisz? Każdy z nas wstępował do partii marksistowsko-leninowskiej, bo uznał tę ideologię za najwłaściwszą dla dobra ludzi pracy i naszego kraju. Tej ideologii służyli ludzie o czystych rękach, którzy przeżyli zakręty historii, ale pozostali wierni swej socjalistycznej ojczyźnie i chcą jej służyć szczególnie dzisiaj, kiedy wrogowie socjalizmu wdzierają się w szeregi klasy robotniczej, siejąc wśród niej truciznę. Nasz dorobek to nie stanowiska i wille, ale wykonana dobra praca dla kraju i partii. A zdążyliśmy. Zaraz zacznie padać. Jezu, chłopaki, zróbcie coś. Boję się o niego. Nie denerwuj się, ostatnio też przepadł na 2 godziny. Wróć. Zobaczcie na nim. Buźka jak pupcia niemowlęcia, a założę się, że w swoim krótkim życiu więcej zaliczyła facetów, jak ja wydałem szmalu na alpagę. Dziewczyny, co to za tusz? Peweks. A to? Peweks. A tu? Wam
moda polska. Takie dziewce tak... Ty, kościółko! Jedna ty! Uspokój się, dobrze? No to nie tak? Ty, studentka, co nie? No powiedz, za co ty to wszystko masz? Żądamy rachunku. A jak ci powiem, że mi kochanek kupił, to co? Kochanek, chyba jakiś zboczeniec. Bo z naszych chłopaków to żaden by na ciebie nie poleciał. Co nie, chłopaki? To tak? Hop, hop, damy klasy robotnicze. A co wam się ostatnio tak gęby potwierały, co? Zaczęliśmy długo, księżniczko, ale dłużej niestety nie można. Arystokratko socjalistyczna! Ty, Rogalot, kiedyś ci taki mądrala, co? Uczy się chłopak, a jak się uczy, to my tam nieźle gadamy. Już się nie uczę! Co nie? Tego, co dobrze mówił, zdypie przyjść ze szkoły! A teraz jest taki nowy, wiesz, co nawija o dobrobycie. Pikuś, moja matka ma 1400 zł renty po ojcu, a ja? Wiesz, ile mam? Wiesz, ile zarabiam przecież. Ty, chcesz jakieś rozruby? Nie, cholera, nie! Tylko chcę dobrze, normalnie żyć jak człowiek, za własne forsę. Wiem, jak uprawniesz, to nie wyżyjesz. No i jak ci się, towarzyszko, podobają te głosy w dyskusji, co? O rany, chłopaki. No przecież my wszyscy chcemy, żeby było lepiej, no nie? To jak będzie z tym dzisiejszym? A tak jak powiedziałem, żadnych zmian w rozkładzie jazdy. Willa tego sukinsyna jest zaraz za laskiem. Tu zresztą zorientujecie się na miejscu. Bo wszyscy wyjechali, ja sam widziałem. I zobaczysz, Trzpiot, jak dzisiaj mieszka ten, co mnie uczył siedzenia w kucki i głaskał mnie po plecach. To on? Tak, on. Tak, synku. To jest mój stary znajomy. Ja kiedyś myślałem, żeby samemu złożyć mu wizytę, ale... Już dzisiaj zabić skurwysyna bym nie mógł, bo jakoś wypaliło się we mnie. A okraść... Co zgarniecie, to wasze. A pójdzie pan z nami? Mamy jeszcze zapisanych do dyskusji kilkunastu towarzyszy. Sądzę, że pora jest już spóźniona, abyśmy mogli ich z należytą uwagą wysłuchać. A poza tym wszyscy już jesteśmy chyba dość zmęczeni. Proszę towarzyszy, towarzysze, którzy nie wypowiedzieli się dzisiaj, to proszę o wypowiedzi na kartkach. Rozpatrzymy je w najbliższym czasie. Czy ktoś jest przeciwny? Nie widzę. Dziękuję. Ręce do góry! Załatwiliście Zbyszka! Nic mu nie jest. Co z nim? Nie jest u mnie w chacie. Te, grasz w rurę? Nie. A w kija? Nie. A chcesz w ryja? A spróbuj. Nie ma pośpiechu. Co go bić? Jeszcze trochę i życie samo go dobi. Hej! O, żeż wy... Tym chcecie rozpijać klasę robotniczą. Zgodzisz się, kolego, że dzisiaj będzie bankiet uczci klasy robotniczej? Waszą wódką? Naszą. Albo raczej waszą. Przecież zarobiliście na nią, tylko że ciągle nie stoi na waszym stole. A gdzie jest Anielka? Z Pikusiem. Chodziłeś do budy imienia Prusa? Chodziłem. A co? Przypominasz mnie sobie? Nie. Chociaż? Zaraz. Już nieważne. Józek ciągle mnie przesuwał w kolejności. To mi wygląda na jakiś manewr.
Tak, ale na mnie się nie zawiodłeś. Tak, tak. Grunt to stara przyjaźń. Dlaczego Józek z nim rozmawia? Nie. Wiesz co? Wędrowniczek. Kapitan zajeżdża. Pan Szpiot, co te będę pijał. Zostaw to muł. Szpiot, przejrzyj to tutaj. A muł na górę. Towarzyszu, nie mam czasu. Mam telefon z Warszawy. Towarzyszu? Ty. Nie pchałem się na to stanowisko. Ty mi kazałeś tam iść. No bo jakby to wyglądało, żeby człowiek z komitetu, przyjaciel twój mógł przejść gdzieś niżej? Gdzie twoja lojalność? Towarzyszu, naprawdę nie mam czasu. Mam telefon z Warszawy.
Za kogo ty mnie masz? Myślisz, że co, że trafiłeś na drobnego pijaczka? Mam dzisiaj kumpla do wojska. No to sprowadzamy. Właśnie trzeba po niego iść. Słuchajcie, panowie! Mnie się wydaje, że nie pogodził was fakt, że ty zamieszkasz w willi mojego przyjaciela, on zamieszka w twojej klitce. Brawo, panie. Panowie! Nie, nie, trzeba szukać głębiej. Mam rację! Zamknij gębę, śniaku, bo ci przyło! To jest powróż. To i ci zawsze znam, że mają to mezek w domu. Uderz! Kosztem takich jak ty. Moja siostra 30 lat, a już staruszka. Pieprzony, kiedy co nie jeść, ty miałeś, czy nie? Mój ojciec rozpieprz się. Rozpieprzył się w drobny mak. Bo czego się dokradł? Nędzy. Miałeś ty, kiedy co nie jeść? No miałeś? Słuchaj, słuchaj! Już, już to się będziemy opierdalać. Damy skurczymy kontakt i wyszyć, jak nawet... Sen! Co? Spokój, spokój. Nie chodź, nie chodź. Ja tylko po chłopaku ci tak mówię. Każda sobie rękę odciążymy takim droniu. Przestańcie, chłopaki! Chodźcie do Zbyszka! Chodźcie, błagam was! Patrz pan, jaką maszynkę znalazłem, jak Boga kocham. Mu, zostaw to cholerstwo. Dobra, dobra. Proszę cię, mu! Pa, pa. Dobra, w porządku, panie Edward. Przyda się. ...27 sierpnia 1980 roku witają Urszula Mikołajczyk i Andrzej Berger. Zapewniam ci, że to nie jest taki najgorszy. Na nadmiar telefonów skarżam się. Rozpoczynamy od sytuacji, jaka od wczoraj... Z odwiedzinami, to ty pierwszy się komunikacja wybrałeś. Miejska, tramwaje i autobusy MPK stoją już od wczorajszego wczesnego popołudnia. W siedzibie MPK obraduje komitet strajkowy, oczekuje się wznowienia rozmów z władzami miasta i resortu. Dziś od rana komunikacja miejska jest nadal unieruchomiona. Sprawia to wiele kłopotów spieszącym do pracy, którzy muszą się stawić o określonej godzinie w zakładach. Większość osób korzysta z dowozów zakładowymi autokarami, część przebywa drogę pieszo lub... Proszę. Nigdy nie byliśmy wrogami, chyba rozumiesz. Tak? No przecież wtedy nie mogłem postąpić inaczej. Wtedy obiektywny układ? Obiektywny układ. Wbić nóż w plecy. Obiektywny układ. A któż tym razem ciebie wykończył? Może Zawiewicz? Kamiński? A może Rysak? Nie, nie, tak nie możemy rozmawiać. Mnie chodzi o pryncypia, a ty... Drogi kochany towarzyszu, zawsze najpierw jest dzień tojra, a potem dorabia się do niej pryncypia. Nic się nie zmieniłeś. Mylisz się, zmieniłem się to bardzo. Tylko, że to, co wiem teraz, potrzebne mi było 10 lat temu, nie teraz.
Nie, nie mam do ciebie żalu za tamto sprzed 10 lat. Popełniłem błąd i musiałem odejść. Mam tylko do ciebie pretensję, że mój i innych przypadek niczego ciebie nie nauczyły. I teraz zapłacisz taką samą cenę. A może nawet i większą. A wydawało się, że partia jest dojrzała. Jak sądzisz, co będzie? Cóż, Bajzel, glut, rozpierducha. Tak myślisz? No, nie myślę, tylko wiem. Pamiętasz, ktoś kiedyś powiedział, że ten naród mnoży się po to, żeby robić powstania. W odróżnieniu od Francuzów, którzy robią powstania po to, żeby się rozmnażać. Tak i teraz. Jeszcze jednego przegranego. Widzisz, to, że musimy odejść, to nie jest takie ważne. Ważne jest, jak odchodzimy. Bo przyjście to jest proste. Ma w sobie jakąś autentycznie twórczą siłę. No cóż, stary, wpadnij kiedyś do mnie. Może założymy sobie klub. Proszę, proszę bardzo. Proszę, proszę. Co tak siedzicie? No tak, dokumenty. Przepraszam, nie wiedziałem, bardzo przepraszam, nie wiedziałem. Poproszę o jakiś pomysł, przepraszam. Wybacz, bracie, ale mam takich rodziców, że część tajemnic wolą zachować dla siebie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Inaczej sam bym się do tego dobrał i może prysnąłbym do sojuszników. Wyszczekany jesteś! Ja to frajer. Posłuchałbyś mojego tatusia. Ty, podobasz mi się. Będą z ciebie ludzie, masz charakter. To po dziadku. A co szanowny dziadek robił? A nocniki u hrabiego Potockiego czyścił. O ty w mordę! Podoba mi się ten szpenio. Niech Jasko nam podoba. No koleś, nie denerwuj kumpla i powiedz, gdzie zielone świecidełka. Mówiłem już, nie wiem. A gdzie masz jaja, wiesz? Piotr, zacznij od świecidełek na laleczkach. Przestań! O! Łapy!
zgody? Thank you.
co te numery zadra. Widzisz, pamiętam nawet doskonale twoje pseudo. Dobre pseudo w sam raz. Tak. Miałeś kłopoty z wykonaniem planu. Daj spokój. Po co do tamtego wracać? Zostałeś zrehabilitowany. Dali ci odszkodowanie. Podobno rozkręciłeś mały interesik. Żyjesz sobie. Tak. Ty też dostałeś w nagrodę interesik, tylko trochę większy. I też żyjesz sobie, nie? Skończyło się. O nie. W to za Boga nie uwierzę. W tej szerokości geograficznej każdy wasz koniec jest zawsze jakimś waszym początkiem. Tylko w trochę innym układzie. Nie, stary, tym razem szluz definitywnie. Emerytura. To dobre. Sukinsyn na emeryturze. Posłuchaj, stary. Za pół wieku gówno kogo będzie obchodzić, jak i co było. Jak to było między takimi jak ty i ja. Przejdą nad tym do porządku dziennego. Dosyć. Teraz mnie nie zatupiesz. Tak jak wtedy. Tylko, że wtedy to sobie pomagałeś dobrze podkutymi butami. No, a dzisiaj jesteśmy sami. I ty mnie posłuchaj. Bydlak pozostanie bydlakiem. Zdrajca zdrajcą. Morderca mordercą. Nie rozumiem. I nie zgrywaj się. Bo niczego już przede mną nie zagrasz. Ja wiem, że twoja łajdacka dusza już trzęsie portkami. Dotąd miałeś spokojne sny. Byłeś mocny. Ale teraz zaczniemy do ciebie przychodzić gromadami. Przyjdzie zamordowany Dąbrowa, zakatowany Żbik, Sosna, który zwariował. Ale to zaczyna być nudne. A ja będę do ciebie przychodził na jawie. Wyjdź stąd. Ale przede wszystkim nie nas się będziesz bał. Będziesz się bał własnego strachu i tego, że dałeś się do czegokolwiek nadawać. Nawet do draństwa. Wyjdź stąd, proszę cię. Jeszcze cię proszę. Już się w tobie odzywa tamten twardy towarzysz Staś. Won! Na co czekasz? Wiem, że masz w kieszeni spluwę. Strzelaj. Strzelaj, ty.